Tradycja polskiego wojska została dzięki pracy oficerów kawalerii artylerii konnej przekazana polskiemu, II Rzeczpospolitej została przekazana polskiemu wojsku obecnemu. A duszpasterstwo czy kawalerzyści artylerzyści konni postanowili, żeby nie zaginęła sława kawalerii, wystąpić z wnioskiem do pana Lecha Wałęsy, który został prezydentem Polski, o powołanie szwadronu kawalerii polskiego wojska przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa ciągnęła się wiele lat, ale w międzyczasie też powstały zakusy. Kawaleria zaczęła być modna, każdy chciał wojskowy być kawalerzystą i powstały zakusy, żeby przyjąć duszpasterstwo, czyli ludowi oficerowie polskiego wojska chcieli przejąć duszpasterstwo weteranów kawalerii, przyszywali sobie nawet proporczyki, szwoleżerów pierwszego pułku. Także było troszkę tarć i nieprzyjemności z tym związanych, ale na szczęście zapobiegliśmy temu, nie udało się to. Niemniej te osoby, które działały na tym polu, nadal działają i to działają w dziedzinie wychowania. Listopada 2000 roku, gdy ministrem obrony był pan Bronisław Komorowski, jak już wspomniałam, on odwiedzał nas jeszcze w 1989 roku na Chłodnej, został powołany szwadron jazdy przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj mamy ten akt przekazania tradycji i nazwiska oficerów, którzy tą tradycję przekazują. To jest to. Panie ministrze, w imieniu oficerów kawalerii II Rzeczypospolitej w dniu dzisiejszym wobec Boga i historii przekazujemy chlubne tradycje jazdy polskiej reprezentacyjnemu szwadronowi kawalerii Wojska Polskiego. Szwadron ten utworzony został na chwałę naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Kawaleria przyszła do historii oręża polskiego, kawalerzyści ofiarnie, nie szczędząc krwi własnej, a nawet życia, bronili wolności i niepodległości naszej ukochanej ojczyzny. Nigdy nie złożyli broni i zawsze wierni byli dewizie wypisanej na pułkowych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Teraz, kiedy odtworzony został reprezentacyjny szwadron kawalerii Wojska Polskiego, możemy z ogromną satysfakcją powiedzieć, że spełniony został testament ostatniego pokolenia kawalerzystów. Dzisiaj, w przeddzień Święta Niepodległości, przekazując tradycję kawalerii polskiej, wyrażamy nadzieję, że żołnierze pełniący służbę w tym szwadronie będą zawsze pamiętać, że są naszymi spadkobiercami. Ku chwale ojczyzny. Zapomniani, zostawieni sobie na poniewierkę i nie został oficerom służby stałej II Rzeczypospolitej przyznany status oficerów polskiego wojska. Nie zostali uznani tym, czym byli. Przechowali tradycje, przekazali, a nie zostali
uznani za oficerów polskiego wojska, kiedy tymi oficerami byli wszyscy oficerowie Ludowego Wojska Polskiego. I to było bardzo, bardzo bolesne. I tak jak mówię, zostawieni na to, żeby pomaleńku odchodzili. I takie było stanowisko Lecha Kaczyńskiego. Myśmy starali się o jednak zapewnienie przynajmniej bytu oficerom, ponieważ duszpasterstwo dalej działało. Prezesem po śmierci Józefa Chlebowicza w 1999 roku został mój ojciec, pułkownik Jan Błasiński z 25 Pułku Łanów. Także duszpasterstwo dalej działało na rzecz pamięci. No, zaczął się bardzo, bardzo trudny czas i tak jak mówię, pan prezydent Kaczyński nie zrobił nic, czyli powiedział, że mamy się biologicznie rozwiązać, tak. Pomagał też mi pan Jan Olszewski, zwracałam się do niego, bo był doradcą, ale powiedział, że nie może nic skórać i że jest mu wstyd, po prostu, za taką sytuację. Także mam tutaj, może później pokażę to pismo, nasze informujący od pani Emilii Błaszak, chyba tak, że no smut, przykro jej, że o tej, że tak tragiczna, tak dramatyczna jest sytuacja polskich oficerów. No to tyle, ale nie zrobiono nic. Sytuacja była taka, że prawie, że już lecieliśmy, jakie były warunki, to już trudno tutaj w ogóle się rozwodzić na ten temat, że też telewizja Trwam. Warszawa kręciła tutaj też z ojcem jeszcze z moim ojcem, o sytuacji, w jakiej sytuacji są oficerowie ci zasłużeni dla państwa. Trwała, cały czas były przepychanki po sądach w związku z tym mieszkaniem. Niestety to, tak jak prawda wspomniałam, była tylko taka wojna, czyli po prostu zabijani byli oficerowie i to pisali w swoich pismach też do pana Kaczyńskiego, że jest to polityka Katynia, że to jest polityka represji wobec oficerów II Rzeczypospolitej, kontynuowana jest linia polityki wytyczona w komunizmie, polityka Katynia, mam tutaj cały szereg tych pism, które podpisywali też właśnie inni też oficerowie, nie tylko ojciec mój jako prezes. Także ta sprawa, to trwało w 2008 roku. Jeszcze był pan Urbański prezesem telewizji, ale zaczęła już rządzić Platforma. Zgłosiłam się jeszcze raz do telewizji, informując, że to jest no, nie sposób, żeby w takich warunkach nam wyłączali światło. Rodzice byli w ciemnościach egipskich, żyli. Ponieważ ojciec jako oficer służby stałej kawalerii po 30 orderu wojennego virtuti militari po 30 latach pracy miał 1300 emerytury. Więc to jest pan Klich, wtedy był jeszcze Platforma rządziła, zdecydowali się, że nie to, że dadzą im status oficerów, ale w drodze wyjątku, tak? W drodze wyjątku im podwyższą te emerytury. Także to jest 2008 rok zarządów Platformy. Ta sprawa jakoś się, znaczy przynajmniej było na opłacenie czynszu przez pewien czas. Natomiast i tak jak mówię, to dotyczyło sytuacja taka także innych kolegów, którzy zaczęli tak w zapomnieniu, osamotnieniu, mam tutaj te, prawda, dokumenty w postaci nagrań. Zaczęli odchodzić w zapomnieniu, osamotnieniu po śmierci taty w 2011, 28 listopada.
złożyłyśmy z mamą prośbę o zamianę, bo pani Gronkiewicz-Walc podniosła z 200 zł czy z 500 do 2000 czynsz. To jest decyzja pani prezydent Gronkiewicz-Walc i tej Rady Warszawy tamtej. W związku z tym złożyłyśmy o zamianę, nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi, a trzeba zaznaczyć, że dyrektorem w tym ZGN-u zarząd gospodarki nieruchomościami tutaj w Śródmieściu była funkcjonariuszka też służb perelowskich, pani Małgorzata Mazur, i ona decydowała, także dostaliśmy się w uścisk służb, tak jak już wspomniałam, po 89 roku. I nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi. W międzyczasie mama zmarła i śmiercią spowodowana została działalnością lekarzy szpitala na Szaserów. Prowadziłam sprawę, w prokuraturze było dochodzenie. W momencie, kiedy zaczęto mnie wyrzucać, już nie mogłam kontynuować tego. Po prostu podali mamie środek taki, że od razu zadziałała. No śmiertelnie, można powiedzieć, tam w szpitalu wojskowym. Także, jak powiedziałam, mama ratowała w czasie powstania, zbierała pod ostrzałem ludzi z ulicy i podnosiła rannych i ratowała. A tutaj właśnie niepodległe niby państwo, i to był żołnierz, ja mam tę akta tej sprawy, została jakby przez żołnierzy czy oficerów tego państwa, które mieli się niepodległe, i doprowadzone do zgonu. Także po tym właśnie nie dostałyśmy odpowiedzi, co było obowiązkiem i naruszeniem prawa było nie danie odpowiedzi. I ponieważ tam wzrosło, a mnie w mojej tutaj sprawy tego mojej działalności i tego, że byłam działaczem opozycji i że pozbawiono mnie, prawda, za to, że nie byłam w PZPR-ze i tak dalej, byłam szykanowana przez aparat ideologiczny PRL-u i wreszcie pozbawiono mnie praw emerytalnych w 2006 roku, bo powiedziano, zwolnił mnie pracownik Uniwersytetu Medycznego z godzin, z pracy w 1990 roku, czyli to jest też jeszcze zbrodnia komunistyczna. Dochodziłam, sprawę prowadził Maciej Bednarkiewicz moją, czyli bronił mnie o przywrócenie do pracy. To 10 lat trwało sprawa o mieszkanie i moje o przywrócenie do pracy. Tą sprawę prowadził Maciej, już świętej pamięci niestety, Maciej Bednarkiewicz. I wreszcie na końcu nie przyjęli kasacji, bo stwierdzili, że została złożona pierwsza strona też tutaj. W tej chwili mój mecenas pismo o represje, z pozew przeciwko Skarbowi Państwa o represje, które trwają do tej pory, bo do tej pory sądy to kontynuują. W związku z tym mnie pozbawiono środków do życia jako działacza opozycji antykomunistycznej i te wszystkie dokumenty były złożone w ZUS-ie. Rada Warszawy wydała, czy Rada Dzielnicy wydała postanowienie, że nie przysługuje mi zamiana na mniejsze, chociaż przez rok nie dawali nam odpowiedzi. I jednocześnie wystosowano dwa pozwy o eksmisję i o zapłatę. W związku z tym już o eksmisję został przełożony, znaczy był odroczona, został ten, jeszcze sprawa została przeciągnięta, bo była też interwencja tutaj rozmaitych stowarzyszeń. Został wydany natychmiast wyrok o zapłatę, złożyłam apelację i kazano mi zapłacić 200 zł od apelacji. Zwróciłam się z prośbą, że nie mam środków w ogóle do życia, bo ja zostałam, miałam 2 zł, jak po pogrzebie mamy. W związku z tym, że nie mam żadnych środków, zwolnienie, i to pisałam wielokrotnie i do ministra i wszędzie, okazało się, że nie zwolnili mnie od środków i w tej chwili, dlatego że nie mogłam opłacić 800 zł, bo państwo polskie pozbawiło mi środków do życia, mam egzekucję, zabierają mi emeryturę, zajęta jest moja nieruchomość, działka. A w międzyczasie miasto zrobiło wyjazd, delegację na działkę moją, gdzie były jeszcze rodzinne pamiątki, domek mały taki z drzewa.
I proszę sobie wyobrazić, to mam też, że po tej delegacji był napad i wszystkie pamiątki przepadły. Ojca wojskowe, tam sprawy, dzwon dworski jeszcze z dworu mojego dziadka. To wszystko. Mam kolejne pięć pozwy, dwa jeszcze. Nie dosyć, że mi wszystko zabierają, to jeszcze mam o zapłatę, tak? Chociaż jest wszystko zabrane, dwa pozwy. Jeden jest 200 tysięcy chyba w okręgowym i tu 100 tysięcy w Śródmieściu. Mam eksmisyjny pozew, który jeszcze w tej chwili się toczy i sprawa w ZUS-ie o moją emeryturę, bo sąd uznał, że były odprowadzane. ZUS mi nie przyznał emerytury, bo nie wiadomo, czy były odprowadzane składki za te represje. Sąd uznał, że były odprowadzane składki. Zwróciłam się o to, żeby zwrócono mi od tego czasu, prawda, kiedy złożyłam wniosek. Odrzucono to i w tej chwili jest kasacja. W tej chwili sprawa jest w kasacji. Powiedziano mi, że no może 9 miesięcy trwać, czy rok. Rozpatrywanie tej sprawy kasacyjnej, także pozbawić człowieka środków do życia, dachu nad głową, to była polityka tego państwa, które mianuje się niepodległym, a myśl jest taka, nie potrzeba nam tych, którzy walczyli o niepodległość, teraz my jesteśmy niepodlegli, my kochamy Boga, ojczyznę i naród, a wasze świadectwo jest niepotrzebne. Zwracam się o upamiętnienie, tu jest wiele pism, między innymi to, o to, żeby wreszcie uznali tą pracę wiekopomną oficerów kawalerii artylerii konnej. Zostałam pozbawiona elementarnych środków do życia. To, że się ujęli za mną Solidarni 2010, tam były petycje, też klub Ronina, też ludzie stamtąd. No były reakcje rozmaitych środowisk, ale to też zasłużonych dla walki o niepodległość, też pana Stańskiego, też to stowarzyszenie usiłowało interweniować, pisać, ale to nic nie pomogło, wszystko jest groch o ściany i po prostu mygi, to jest zabójstwo. Powiedzmy, napisałam wprost, że naszym bliskich mordowano strzałem w tył głowy, naszych bliskich mordowano po 89 roku, tych, którzy walczyli, skazano na poniewierkę po sądach. Właściwie to nie było życie dla moich rodziców, dla zasłużonych moich walki o niepodległość, tych, którzy też tworzyli szare szeregi. Jesteśmy, powiedzmy, na szańcu, na takim szańcu i mogę jeszcze to przytoczyć, że tak my, żołnierskie dzieci, urodziliśmy się tutaj na tym skrawku zakrwawionej ziemi. Ja jestem popowstańczym dzieckiem i mam imię, dostałam sanitariuszki, która z mamą pracowała w szpitalu na Dobrej i która poległa na Czerniakowie, Baśka. Także jest na chrzcie świętym dano mi imię właśnie tej sanitariuszki, która poległa w Powstaniu Warszawskim. Także jeszcze dymiły pobojowiska i szańce, i kamienie na szańce. Także jesteśmy po prostu tym pokoleniem Angelich, można powiedzieć. To jest pokolenie Angelich. Już nie będę, bo co dostaliśmy w posagu, prawda, już wiemy. Stosy ciał, stosy trupów.
To jest ja nie jestem w stanie po prostu dłużej tak żyć. A że do tej pory dożyłam, to jest cud. To jest po prostu cud. Walczymy o pamięć i tożsamość, o prawdę, o oficerach, o ich zasługach dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla z myślą o naszych, o tych, którzy przyjdą, że jeszcze, prawda, że byliśmy tutaj, że urodziliśmy się jeszcze, prawda, na tym skrawku zakrwawionej ziemi, jeszcze dymiły pobojowiska, szańce, kamienie na szaniec i śmierć, co nam była kołyską i walka naszym przesłaniem. Tyle. Dziękuję bardzo.